To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku o tegorocznych finalistach Nagrody Literackiej Nike, która za niecały miesiąc zostanie przyznana po raz 24. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu w 8.10. Dzisiaj o najważniejszej polskiej nagrodzie literackiej, czyli o Nike. Kto trafił do finału i jak wyglądają prace nad nagrodą? O tym będę rozmawiał z sekretarzem nagrody, Markiem Radziwonem. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry. Myślę, że na początku byłoby dobrze, byśmy przypomnieli tym spośród naszych czytelników, chociaż wątpię, że tacy mogliby się znaleźć, ale zawsze lepiej raz jeszcze o tym opowiedzieć. Czym jest Nagroda Nike? Nagroda Nike, jak głosi nasz regulamin, jest nagrodą literacką za najlepszą książkę roku. Czasami się spotykamy z takimi zarzutami, uwagami, właściwie sami też miewamy różne wątpliwości co do tego, co jest najlepszą książką roku. Powiem, że Nagroda Nike, jak wiadomo, nie uznaje podziałów gatunkowych, to znaczy w konkursie jest taki całkowity bigos. Uczestniczą i książki eseistyczne, i poezja, i literatura piękna, a zatem trudno właściwie wyłonić rzecz, która jest najlepsza, prawda? Która zrobiła największe wrażenie na czytelnikach czy na jurorach. I właściwie trudno jest czasami łączyć, bo ja wiem, poezję z książkami naukowymi, a przecież bywały takie finały, kiedy książki naukowe spotykały się z poezją czy z eseistyką. I trzeba jakoś myśleć i o walorach literackich, i o tym, co robi największe wrażenie na jurorach, właśnie z jakich powodów literackich, prawda, czy właśnie rzemiosła literackiego, ale też na ile ten temat jest ważny, nośny, na ile on dotyka jakichś spraw dla nas dzisiaj ważnych, istotnych, na ile te książki mówią coś ważnego i zabierają głos w jakiejś poważnej dyskusji. Tyle chyba w największym skrócie trzeba by powiedzieć. No trwa już rzecz 20 parę lat, jak już zostało powiedziane. 24 lata. Największe wydarzenia związane z Nagrodą Nike, największe zaskoczenia, triumfy, skandale, pamiętasz? Cóż, chyba o jakichś poważnych skandalach nie moglibyśmy mówić, chociaż pewnie było sporo zaskoczeń w ciągu tych 20 kilku lat, już prawie ćwierćwiecza. Spotykaliśmy się w ciągu tego długiego już dość czasu z rozmaitymi komentarzami z rozmaitych stron, prawda? To znaczy jest taki refren, trudno go nazwać skandalem czy pretensją, bo to jest właściwie refren, który się powtarza od lat, co roku, w gruncie rzeczy od pierwszej edycji tej nagrody, że uczestniczą w niej również autorzy i książki związani z fundatorem, z Gazetą Wyborczą, że czasami zdarza się, że nagrodę zdobywa albo trafia do finału, ale i nagrodę zdobywa debiutant lub pisarz słabo znany. Bywa też tak, że właściwie jakoś się umie przewidzieć tego zwycięzcę, prawda? Rozmaite są z tym związane podchody i dyskusje. Zaskoczeń chyba kilka było, to znaczy, czy takich może momentów zaskakujących, ale też i bardzo miłych. No, pamiętam nagrodę za naszą klasę, dla Tadeusza Słobodzianka. Trudno mówić o zaskoczeniu oczywiście, ponieważ jest to świetny i reżyser, i dramatopisarz, i człowiek teatru znany od wielu dziesięcioleci, ale przecież także i pisarz, i krytyk teatralny wcześniej, no, obecny w obiegu literackim, teatralnym, artystycznym od wielu lat. Ale też takie miłe zaskoczenie, że oto dramaturgia po raz pierwszy wdarła się nie tylko do finału, ale również dostała tę nagrodę, prawda? Jednak to jest głównie proza, często nagrodę dostawały tomy poetyckie, a tutaj dramat, miły moment. Bardzo miło wspominam nagrody dla Wiesława Myśliwskiego, który był pierwszym laureatem Nagrody Nike, a później jako pierwszy polski pisarz dostał ją po raz drugi. Dość przypomnieć, że Nagroda Nike nie jest właściwie nagrodą dla pisarza, ale jest nagrodą za najlepszą książkę, to znaczy można ją, tę nagrodę, zdobyć wielokrotnie. Później Olga Tokarczuk dwukrotnie dostała Nagrodę Nike. I ta powtórka z Księgami Jakubowymi też mi się wydawała momentem takim ważnym. No i oczywiście zabrzmi to trochę jak zacieranie nosa, ale przecież to jest tylko taki żart. Po Noblu mieliśmy takie wrażenie, że dobrze się stało, że jury noblowskie podzieliło nasze opinie. Myśmy to już i tak dawno wiedzieli, prawda?
No, a oni się zorientowali w ubiegłym roku i podzielili naszą opinię sprzed lat. Także to są bezsprzecznie miłe momenty. Właściwie nie widzę jakichś większych skandali czy poważnych kłopotów, prawda? Jeszcze z takich sympatycznych wspomnień, które w gruncie rzeczy były wywołane sytuacją kryzysową, to jest usunięcie nagrodnika z Telewizji Polskiej w pewnym momencie i taka gala nagrody, która się odbywała wyjątkowo wtedy jeszcze nie w Bibliotece Uniwersytetu, ale w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich. Taka jakaś wyjątkowa sytuacja, prawda, kiedy zdecydowaliśmy się na zmianę telewizji, która będzie nagrodę transmitować. To też było wiele lat temu i w gruncie rzeczy może ma mniejsze znaczenie w sensie literackim, ale przecież poza literaturą, która jest sednem, która jest najważniejsza w tym wszystkim, jest jeszcze cała produkcja, cały ten mechanizm, który musi się jakoś dziać i kręcić i który się właściwie odbywa przez cały rok, jakoś trwa. Zanim porozmawiamy o tegorocznych finalistach, to znaczy poproszę sekretarza nagrody, żeby o nich opowiedział, to wcześniej chciałem cię zapytać, Marku, o to, jak w ogóle wygląda praca ta coroczna nad przygotowaniem finału Nagrody Literackiej Nike, bo o tym chyba wiemy najmniej. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Nagroda Literacka Nike to jest przedsiębiorstwo, które działa okrągły rok, może z rozmaitym natężeniem, ale są rzeczy, które muszą się toczyć cały czas, jak, proszę wybaczyć mi takie nieco socrealistyczne i robotnicze porównanie, jak w piecu martenowskim, to znaczy to się nie wygasza, to nie cichnie, cały czas coś się dzieje, prawda? Chociaż oczywiście z punktu widzenia czytelnika, rynku wydawniczego i książkowego, no najgorętsza jest jesień, początek jesieni, czyli ogłoszenie 7 finalistów i później pierwsza niedziela października, bo zawsze nagrodę wręczamy w pierwszą niedzielę października, to jest termin niezmienny. Ale przecież cały czas coś się dzieje i za chwilę w listopadzie już myślimy o nowej edycji nagrody. A zatem przede wszystkim to jest stały kontakt z wydawcami, którzy przysyłają swoje propozycje, których my też dopytujemy o książki, które chcieliby do nagrody zgłosić. I to się właściwie dzieje już zaraz, chwilę po ukończeniu poprzedniej edycji nagrody. Nasze jury zaczyna pracować i właściwie od początku stycznia, wtedy, kiedy już mamy zamknięty ubiegły rok i kiedy wiemy, że wszystkie książki, które miały zostać wydane i które mogą wziąć udział w konkursie, już zostały wydane i zostały zgłoszone. No i wtedy jest taki intensywny dość moment, niewidoczny w gruncie rzeczy jakoś na zewnątrz, ale dla nas najtrudniejszy i wymagający największego wysiłku od jurorów, od 9 jurorów, to jest zawsze grupa 9-osobowa, to znaczy intensywnej lektury i kilkakrotnych spotkań, na których wyłaniamy po kilku razach oczywiście, po długich dyskusjach i po kilku spotkaniach. Wyłaniamy najpierw kilkadziesiąt książek, tak żeby roboczo sobie próbować to pole zawężać i wreszcie 20 nominowanych, których zawsze ogłaszamy w maju na targach książki. No w tym roku na targach książki nie było to możliwe z wiadomych powodów, ale również została rzecz ogłoszona w maju w Gazecie Wyborczej. I to jest chyba moment najbardziej intensywnej roboty i jednocześnie najmniej chyba widoczny na zewnątrz. Kiedy ogłaszamy 20 nominowanych właśnie w połowie maja, no to wtedy już te tytuły, kolokwialnie mówiąc, krążą po Polsce. Już się o nich trochę mówi, trochę więcej przy okazji nagrody. Już mniej więcej wiadomo, jakie książki przykuły uwagę jurorów. No i też wiadomo, że wśród tych 20 tytułów jest 7 finalistów i któraś z tych książek jest zwycięzcą konkursu. Obrady jury pewnie były burzliwe. Efekt tych obrad, czyli 7 finałowa dla wielu była zaskoczeniem. Gdybym cię mógł teraz poprosić o to, żebyś opowiedział w kilku zdaniach o każdej z książek, które trafiły do finału Nike w tym 2020, no wyjątkowym dla nas wszystkich roku. Oczywiście te 7 tytułów zostały już szeroko omówione, między innymi przez ciebie na łamach Gazety Wyborczej, a poza wszystkim, ponieważ są to książki wydane w roku 2019, niezależnie od nagrody Nike, każda z tych książek miała już sporo recenzji, omówień po prostu wcześniej, wtedy, kiedy się ukazały. Więc nagroda Nike i finaliści, którzy się tutaj w tej nagrodzie znaleźli,
się podlegają takiemu przypomnieniu tych najważniejszych rzeczy i momentów i tytułów, które już się parę miesięcy czy właśnie rok temu pojawiły. Ale oczywiście taki jest też sens nagrody, żeby przypominać te najważniejsze rzeczy, żeby jeszcze raz do nich wracać i żeby jeszcze raz tchnąć w te ważne tytuły jakieś nowe, nie życie, ale jakieś nowe, świeże jeszcze powietrze. Wymieńmy rzeczywiście te 7 tytułów i krótko nad nimi się pochylmy. Zacznijmy może alfabetycznie. To jest Agnieszka Daukrza, czyli autorka Jaremianki, czyli biografii Marii Jaremy, książka wydana przez Znak. Daukrza jest pracowniczką naukową Uniwersytetu Jagiellońskiego i napisała biografię Marii Jaremy, a więc jednej z najważniejszych wczesnych lat powojennych, ale zaczynających karierę jeszcze w latach 30. artystek rzeźbiarek krakowskich. Jarema była między innymi współpracowniczką Teatru Kriko, później pracowała również dla Teatru Kriko 2, dla Tadeusza Kantora. No i była taką jedną z najciekawszych, najważniejszych postaci krakowskiego życia artystycznego powojennego lat 40. i 50. Tego Krakowa, w którym rodził się właściwie wtedy i Tygodnik Powszechny, i Piwnica pod Baranami, i Kriko, i Kanto, i właśnie taki pewnie była najważniejszym miejscem artystycznym ówczesnej powojennej Polski. Drugi tytuł, i to jest reportaż 27 śmierci Tobiego Obeda Joanny Gierak-Onoszko. Reportaż o Kanadzie, wydany przez wydawnictwo Dowody na Istnienie. Autorka jest debiutantką, no jeśli idzie o publikacje zwarte, duże, książkowe, ale oczywiście współpracuje i publikuje między innymi w Polityce i nie jest osobą nieznaną. To jest historia o Kanadzie i o ofiarach rozmaitych praktyk dyskryminacyjnych w Kanadzie innej i wcześniejszej niż tę, którą znamy dzisiaj. Prawda? Kanada uchodzi za taki ideał państwa opiekuńczego, państwa przyjaznego, państwa otwartego na inność, na innych i na nowych i na obcych, tak byśmy powiedzieli. I w pewnym momencie nawet Gierak-Onoszko pisze, w Kanadzie są wszyscy poza tymi, którzy się tu urodzili, a więc to jest historia również o mniejszościach etnicznych w Kanadzie, które były w pewnym momencie w tym państwie tępione. I właściwie to jest o tym, że mit założycielski państwa opiekuńczego, państwa świetnie zorganizowanego, państwa otwartego i przyjaznego dzisiaj, że ten mit założycielski w gruncie rzeczy jest bolesny, krwawy i właściwie stanowi jakieś tabu. Prawda? Jednym z takich ważnych tabu jest właśnie stosunek do mniejszości etnicznych, do przymusowych sterylizacji, do odbierania dzieci rodzinom, do umieszczania ich w specjalnych przytułkach i tak dalej, i tak dalej. Piotr Majewski, kiedy wybuchnie wojna, studium kryzysu 1938 roku. Majewski jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Historycznego. Jest świetnym znawcą dziejów XX wieku i przede wszystkim dziejów Czechosłowacji w dwudziestoleciu międzywojennym. Zresztą jego poprzednie książki również dotyczyły tej problematyki. Kiedy wybuchnie wojna, studium kryzysu jest opowieścią o Monachium, a więc o tym, co się dzieje mniej więcej od grudnia 1937 roku do podpisania układu monachijskiego, czyli do jesieni, do końca września 1938 roku, czyli do, mówiąc kolokwialnie, rozbiorów Czechosłowacji, do tego, co w tej sprawie mają do powiedzenia nie tylko Niemcy, bo to jest jasne, ale przede wszystkim alianci, to znaczy Wielka Brytania i Francja. Rzecz, chociaż jest, jakby to powiedzieć, twardą historiografią, nie ma charakteru naukowego, nie jest to książka napisana żargonem naukowym. Chociaż oparta na źródłach i na prasie z epoki, i na memuarach, i na mnóstwie innych źródeł z epoki, także na dokumentach archiwalnych, do których Majewski jako historyk ze świetnym warsztatem naukowym docierał, jest ułożona jak kalendarium. A więc poruszamy się między grudniem, zimą 37, a jesienią 38 roku w tym najgorętszym momencie, na kilka miesięcy, tygodni, a nawet dni, przed ostateczną katastrofą Europy w przededniu II wojny światowej. Jest napisane jak kalendarium.
poruszamy się właśnie dzień po dniu, prawda? On opisuje rozmaite zdarzenia, które się wydarzają dzień po dniu. I z jednej strony zderza dokument, powiedziałbym, historii szerokiej i historii wysokiej, prawda? Jakiś poważny dokument dyplomatyczny, i zderza go z jakąś prywatną notą z korespondencji albo z jakąś prywatną informacją dotyczącą, no, po prostu dnia codziennego, życia codziennego bohaterów tych najważniejszych zdarzeń, czyli największych polityków ówczesnej Europy. Kolejna rzecz, baśń o wężowym sercu, czyli Wtóre słowo o Jakubie Szeli, Radka Raka, powieść wydana przez wydawnictwo Powergraph. Rak jest, no właśnie jest człowiekiem, moglibyśmy powiedzieć, spoza literatury w sensie zawodowym, to znaczy jest lekarzem, weterynarzem, ale uprawia literaturę, przede wszystkim uprawiał literaturę fantastyczną i w tej materii wielokrotnie się już pojawiał i robił to ze znawstwem. Tutaj to jest próba fabularyzacji historii Jakuba Szeli, którą oczywiście, która była fabularyzowana i która była przez literaturę już przerabiana wielokrotnie, no dość, żeby wspomnieć, to się samo oczywiście narzuca i przy okazji książki Radka Raka powracało to skojarzenie wielokrotnie. Myślę oczywiście o Brunu Jasieńskim i o słowie Jakubie Szeli. A zatem próba powieściowego opisania zdarzeń roku 1847 i buntu chłopskiego Jakuba Szeli. Świetna próba, chociaż pozornie wydawałoby się ryzykowna, której podjął się Rak, a zatem oparcia się o jakieś ważne, znane wydarzenie historyczne, no w historiografii obecne, o jakieś prawdziwe, realne zdarzenia, a z drugiej strony próba fabularyzacji tych wydarzeń i opisania ich w jakiś powieściowy sposób, prawda? To znaczy jest jakaś rama historyczna, a dalej idzie już powieściowe zmyślenie. Kolejna rzecz to są płuczki Pawła Piotra Reszki, reportera i autora kilku zbiorów reportaży, między innymi laureata Nagrody Ryszarda Kapuścińskiego sprzed kilku lat. Płuczki, poszukiwacze żydowskiego złota. To jest opowieść o obozach i o okolicach obozów koncentracyjnych w Bełżcu i Sobiborze i o tym, jak ludzie po wojnie, przede wszystkim okoliczni roztoczańscy, lubelscy, chełmscy, wieśniacy, próbują rozkopywać dawne masowe, anonimowe groby ludzi, którzy zostali zamordowani w tych obozach śmierci, w poszukiwaniu złota, kamieni szlachetnych i jakichkolwiek innych drogocenności. I z jednej strony Reszka pisze o tych wydarzeniach historycznych, które zresztą jakkolwiek rzadko z powodów oczywistych wspominane, nie są nieznane i bywały opisywane także w historiografii naukowej. Z drugiej strony to, co chyba Reszkę interesuje najbardziej, to nie tylko ustalenie faktów, to kto kiedy kopał, ale przede wszystkim pytanie takie zasadnicze, które on stawia, czasami stawia osobiście tym 90-paroletnim ludziom, którzy jeszcze te zdarzenia pamiętają albo uczestniczyli w nich, albo wiedzą, że w ich wsi tym ludzie się parali rozkopywaniem starych grobów i wyszukiwaniem złotych zębów po prostu po zamordowanych Żydach. To jest pytanie, czy w tym waszym zdaniem jest coś złego? Czy w tym było coś złego? I właściwie odpowiedź tych ludzi jest często ambiwalentna. Monika Schneiderman i Pusty las, książka wydana przez wydawnictwo Czarne, którego Schneiderman jest właścicielką. Esej i nie esej. Właściwie esej, ale też rodzaj jakiegoś osobistego, pisanego w pierwszej osobie pamiętnika, trochę spojrzenie na pusty las, czyli na to miejsce, gdzie dzisiaj Schneiderman mieszka, czy właśnie gdzie mieszka od początku lat 90., od wielu już lat, w którym się pojawiła jako osoba z Warszawy, osoba obca, nieznana, w miejscu sobie obcym i nieznanym, ale jakoś z czasem oswajanym, no i wreszcie z takim poczuciem, które pewnie poczuciem istniejącym od początku, ale teraz sformułowanym w tym eseju, w pustym lesie, że oto jestem w miejscu, w którym jest pusto i w którym niewiele się dzieje, ale przecież w którym chwilę temu, czyli kilkadziesiąt lat wcześniej, coś się działo, gdzie żyli jacyś ludzie, zostali wywiezieni, zamordowani albo zostali deportowani na siłę. Mówimy oczywiście o Łemkach, Łemkowszczyźnie, czy o Rusinach, czy jak kto tam woli. A zatem
Pusty Las to jest to miejsce po tych ludziach, po tych wsiach, które tam były i których nie ma, prawda? Po setkach ludzi, którzy tam żyli i zostali siłą deportowani i wywiezieni. A teraz my się pojawiamy w tym nowym miejscu, w dzikim, nieznanym, jak zupełnie nowi przybysze, ale przecież coś już tam przed nami było. I wreszcie siódma, ostatnia książka to jest Filip Zawada, Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek. Powieść Zawady wydana przez wydawnictwo Znak. O Filipie Zawadzie bliżej, więcej mówić pewnie nie musimy. Jest to też autor mieszkający we Wrocławiu, dość dobrze znany i w środowisku literackim, no ale w finale Nagrodnika pojawiający się po raz pierwszy. Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek to jest powieść pisana z perspektywy młodego chłopaka, dziecka, które się znajduje w kościelnym przytułku, w domu dziecka prowadzonym przez siostry zakonne i właściwie ten chłopiec jest tam najstarszy w grupie i właściwie to jest historia pisana z tej dziecięcej perspektywy, z tej perspektywy jeszcze niepełnego wzrostu, prawda? Z takiej perspektywy troszkę niższej niż dorosła i emocjonalnie, i intelektualnie, i myślowo również z tej perspektywy, prawda? Jak wygląda świat tego dziecka, jak wyglądają inne dzieci, czym się zajmują, jak żyją w tym domu dziecka, w tym przytułku prowadzonym przez zakonnicę. No i co te dzieci tam spotyka, co one myślą o świecie, co one myślą o otoczeniu, co one myślą o mężczyznach, kobietach, co one myślą o księdzu, jak widzą swoją przyszłość, co myślą o życiu, co myślą o innych dzieciach, które tam trafiają, o innych bękartach, prawda? Które tam trafiają, jak mówi główny bohater, jak co myślą o dziecku spalonym, czyli czarnoskórym, które też zostaje tam w pewnym momencie podrzucone, jak się zaczynają rozmaite ich pierwsze miłości, pierwsze inicjacje, jak wygląda pierwszy wyjazd nad morze, jak wygląda pierwsze spotkanie z dziewczynką, którą się gdzieś główny bohater nad tym morzem zaczyna podkochiwać, a zatem taka próba opisania młodego bohatera jego własnym językiem, jego własnym dziecięcym, naiwnym, czasem wulgarnym, ale w gruncie rzeczy wzruszającym i naiwnym językiem. To jest siódemka tegorocznej Nagrody Literackiej Nike, tegorocznej edycji. 4 października poznamy laureatkę albo laureata. To zapytam cię jeszcze na koniec, Marku, jak to będzie wszystko wyglądało w czasach pandemii? Czy będzie gala? Będziemy mogli ją zobaczyć w telewizji? Czy dowiemy się z prasy i z internetu? Rzeczywiście te rzeczy w tej chwili się ważą. Rozmawiamy na miesiąc przed wręczeniem nagrody, właśnie niecały miesiąc. Wręczamy nagrodę w tym roku, jak zawsze, w pierwszą niedzielę października. W tym roku to będzie niedziela 4 października. Jak wszyscy Państwo pamiętacie, zawsze to jest Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, zawsze to jest transmisja w TVN24 i olbrzymie grono, no przede wszystkim pisarzy, ale także i przyjaciół nagrody i naszych gości, którzy się pojawiają w Bułwie. Prawdopodobnie w tym roku te rzeczy się w tej chwili jeszcze ważą. Najprawdopodobniej będziemy mieli transmisję oczywiście w TVN24, ale najprawdopodobniej zamiast olbrzymiego spotkania, które ma też walory no, towarzyskie po prostu również, to, że możemy się spotkać wszyscy razem w jednym miejscu. Prawdopodobnie będziemy musieli w tym roku się bez tego spotkania obejść. Prawdopodobnie będzie to transmisja po prostu z pisarzami, z jurorami i z niewielką ilością gości, rzeczywiście bardzo niewielką, tak żeby zachować jakieś podstawowe choćby zasady bezpieczeństwa. Także staramy się trzymać tych wszystkich ustaleń, które mieliśmy co roku. Znaczy, wydaje nam się, że pewna ciągłość i pewna właściwie powtarzalność ma dla nagrody znaczenie, a więc to, że to jest zawsze pierwsza niedziela października, to, że to jest zawsze transmisja w TVN24, to, że tę transmisję mogą oglądać wszyscy widzowie w całej Polsce, to wszystko ma dla nas znaczenie podstawowe, ale być może będziemy musieli zrezygnować ze spotkania, na którym pojawi się kilkaset osób, które się będzie odbywało w Buwie. Być może to będzie studio telewizyjne albo również Buw, ale w znacznie mniejszym, okrojonym gronie, no z powodów oczywistych, prawda? Na które nie mamy wpływu i na to no nie ma żadnej rady.
To te informacje na pewno pojawią się na łamach Gazety Wyborczej i mam nadzieję również w ramach naszych podcastów w najbliższych dniach i tygodniach. Trzymamy kciuki za wszystkich nominowanych, siódemkę tegorocznych finalistów. O tym, jak wyglądają prace przy i nad Nagrodą Literacką Nike i kto w tym roku znalazł się w siódemce, opowiadał w 8.10 dzisiaj sekretarz nagrody Marek Radziwon. Dziękuję ci bardzo. Ja bardzo dziękuję. Michał Nogaś, dziękuję. Do usłyszenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.